słuchajcie, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo przyjemny film, nie tylko dla mnie, ale też na pewno przede wszystkim dla laureata konkursu, który organizowałem tutaj Salentium PC, słuchajcie. Jeżeli chodzi o wyniki, to były ogłoszone na Facebooku, myślę, że chyba wszyscy z Was widzieli, bo też pytania na ten temat się skończyły. Komputer do mnie dotarł naprawdę szybko, dlatego też nie robiłem osobnego filmu z ogłoszeniem konkursu, kto go wygrał. Tylko wspomnę, oczywiście osoby zainteresowane zapraszam na Facebooka, nie gryzie naprawdę, że tutaj akurat młoda osoba wygrała, tak? Natomiast oczywiście za zgodą swojego rodzica, która chce zmodernizować komputer dla taty. Był przygotowany film, była również przygotowana informacja. No i powiem Wam tak, że wybór był naprawdę trudny, ale widząc to, upewniłem się, że naprawdę warto. Jak wygląda ten komputer, sami zobaczcie. I need to see you. Jak widzicie, więc komputer w dosyć opłakanym stanie, w nowoczesnym designie, z oknem na froncie, troszeczkę poobijany, i go zmodernizujemy. No niestety, ale obudowa, którą tutaj już w nim dostanie, czyli Kalus M40, nie posiada takiego rajcownego, foliowego okna na froncie, ale myślę, że będzie w stanie to jakoś przeżyć. Natomiast zostanie ona wzbogacona przede wszystkim, moi drodzy, słuchajcie, o zasilacz. To, co tutaj jest w tym komputerze, to jak sami widzieliście, to jest nie zasilacz, a wyrób zasilacza podobny, taka bomba zegarowa, ale dostanie tutaj pożyczony zasilacz Deus M1, semimodularna konstrukcja o wysokiej sprawności, certyfikatem 80+, brąz, co pozwoli na również zmodernizowanie tego komputera w przyszłości, a tutaj przypomnę, jest platforma 775, tak, Intel, czyli jeszcze dosyć stara. Ten procesor, który tutaj jest, zostanie schłodzony Fera 2. Jedno z najnowszych w zasadzie na chwilę obecną jeszcze chłodzenie od Silentium PC z bezpośrednim stykiem ciepłowodów do IHS-a procesora, jeden wentylator 120 mm, 4 rurki cieplne, ale z możliwością instalacji również drugiego wentylatora w trybie push and pull, i tutaj mamy szeroką kompatybilność, jeżeli chodzi właśnie o podstawki. W przyszłości również oczywiście podstawki AMD. Moi drodzy, lecimy sobie dalej. I co tu jeszcze nasz laureat dostanie? Słuchajcie, ta obudowa zostanie wzbogacona tutaj o dwa wentylatory Zephyr 120, konstrukcje 120 mm, które poprawią nam dodatkowo jeszcze i tak już dobry obieg powietrza w tej obudowie. Cała reszta zostanie, to nie jest wymiana komputera, to jest jego modernizacja, więc bierzemy się do pracy. Ok, słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy przede wszystkim demontaż, tak, wszystkiego z tej starej obudowy. Sama obudowa, bardzo nowoczesna konstrukcja, która nie tylko, że posiada całkowicie beznarzędziowy system instalacji paneli, to nie posiada żadnego zabezpieczenia, tak? Po prostu zdejmujecie i to wyrzucacie na szrot. Jak to zostawię pod śmietnikiem, to w ciągu 20 minut zostanie to zutylizowane przez osoby zajmujące się tutaj osiedlowym recyklingiem. Także to bierzemy sobie na bok, to nie będzie nam kompletnie potrzebne. No i oczywiście, słuchajcie, zasilacz też idzie out, on też będzie demontowany, więc w zasadzie nie ma sensu, żeby go wykręcać. Trzeba po prostu wszystko podpinać i powyciągać. Najpierw pozbędziemy się, słuchajcie, taśmy od starego napędu. Jak widzicie, tutaj jeszcze jest na IDE, tak? Chyba 80 taśma, z tego co widzę. Ok, to idzie sobie na bok. Mało tego, nie wiem czy zauważyliście, ale nawet była źle podpięta, ponieważ zielona końcówka powinna być podpięta do płyty głównej, a do napędów te czarne. Tutaj było to zrobione na odwrót. Ok, bierzemy sobie teraz tak, co tutaj będzie nam przeszkadzało, no to oczywiście przewody od zasilacza, tak, do demontażu, czyli odpinamy sobie czteropinówkę, tak, odpinamy sobie podpięcie tutaj 24-pinowe, odpinamy sobie dysk twardy z systemem, ok, to idzie na bok,
Ja sobie muszę wziąć teraz cążki. Papa. Papa. Ok, i odpinamy sobie również tutaj przewody. Jak widzicie, nawet zostało okablowanie te pozarządzane, co się chwali. Ta budowa nie ma żadnego systemu aranżacji okablowania, więc to, co zostało tu zrobione, i tak było naprawdę dobrze zrobione. Także tu sobie cyk. Teraz odkręcamy sobie kartę graficzną. Resztę na bok. Ok. I lecimy z tym. Od razu sobie kartę dźwiękową odkręcimy. Dobra. Tutaj widzę, że nawet front audio nie był podłączony wcale. A tutaj złącza są. No bo powinien być podłączony. Kartę dźwiękową? Nie. Ona nawet widzę, że nie ma podłączenia front audio. Tak, dokładnie. Sam dla sterek. Nie ma podłączenia. To sobie zostawimy na wyczyszczenie, żeby to wyglądało tak jak trzeba. Karta graficzna Gigabyte'a. Co my tu mamy? Radeon 6670. Tak. Ok. To sobie idzie na boczek. Też do wyczyszczenia. Widzicie, panel front audio był podłączony bezpośrednio do płyty głównej, no bo na karcie dźwiękowej tego podłączenia nie było. Natomiast z informacji, które mam, wiem też, że podobno złącze procesora jest uszkodzone i dlatego wentylacja została podłączona do płyty głównej na samym dole. Ja też oczywiście sprawdzę, czy tak jest w istocie. Pomierzę sobie napięcia tutaj na poszczególnych pinach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie sobie to odpinamy. Odpinamy również panel front audio. Tutaj podpięcie USB zostało podzielone na dwa wtyki frontowe, chociaż mogłoby być na jednym. Odpinamy sobie podłączenie panelu frontowego oraz speaker, który jeszcze tutaj jest w obudowie. To można sobie gdzieś tutaj na bok spokojnie dać. To już tak nie będzie potrzebne. Także to out. Okay. Teraz słuchajcie, wyciągniemy sobie, zobaczę, czy dysk jest z drugiej strony przykręcony, chyba nie. To sobie wykręcimy dysk. On już dla mnie będzie przeszkadzał tutaj przy wyciąganiu wtedy płyty głównej. Oczywiście wszystkie śrubki i tak dalej potrzebne nam już w zasadzie nie będą, ponieważ mamy to w zestawie z płytą główną. A nie, tutaj jednak jeszcze jakaś śrubka jest. Tak, jedna nawet nie do końca przykręcona. To sobie, sorry, nie będziecie teraz pewnie nic widzieli, ale to tam jest chwila, moment. No widzicie, już dysk wyszedł. Dysk to jest jeszcze konstrukcja Samsunga. Tak, widzicie, Samsunga, trochę zabrudzony, ale zaraz go doczyścimy, spokojnie, nic się nie bójcie. Ja od razu sobie wymontuję napęd optyczny. Jak już tak mam komputer postawiony. Dobra, cyk. Ok, śrubki out i komputer stawiamy znowu tak, żebyście widzieli. Dobra, tu jeszcze zostały mi dwie śrubki. Modecom, fil. Jeszcze chyba fil jedynka. Także masakra. Z tego, co mi wiadomo, już nawet urządził jedną kartę graficzną, także tak to już bywa. No i będę musiał zniszczyć to okno w plexisory. Na froncie. Dobra. Napęd na bok. Że tu mamy wszystko poodłączane. Możemy się brać. Stacji dyskietek nawet nie będę wykręcał, bo ona, tak jak widzieliście, nie była podpięta. Czyli wnioskuję, że nie była używana. Żaluzję tutaj sobie wyciągamy. A teraz patrz co. O, tak będzie mi wygodniej. Wykręcamy płytę główną. Płyta, jak widzicie, w standardowym formacie ATX.
wszystkie śrubki są już wykręcone, więc wychodzimy sobie z płytą. Płyta też oczywiście do wyczyszczenia. Zaślepka na porty wejść się przyda. A to wszystko out. Jeszcze była jedna śrubka luzem. Chyba ta od dysku co brakowała. Ok, ja teraz biorę sobie zestaw małego czyściciela i biorę się za doprowadzenie tego wszystkiego do porządku. Jak widzicie, stary sprzęt już jest poczyszczony. Widać wreszcie, co to jest dokładnie za dysk. Całość na bok i bierzemy się za instalację wszystkiego w nowej obudowie. Ok, słuchajcie, nówka szczukania śmigana, obudowa, jak widzicie, już wyciągnięta. Także ja teraz tak, biorę się za panele boczne, to sobie ściągam i odkładam na bok. One tutaj sobie bezpiecznie będą czekały na zakończenie całej operacji, tak? Wymiany wszystkiego, także tutaj sobie dostaniemy się najpierw do wnętrza, wyjmiemy sobie akcesoria, przygotujemy obudowę do instalacji płyty głównej i będziemy sobie instalowali płytę główną, zasilacz, wszystkie pozostałe elementy komputera. Tutaj sobie o, syk. Sam tak mamy jeden zestaw akcesoriów. Od razu sobie tutaj nie będę tego całkiem wkładał. Ok. To na boczek. Zobaczymy sobie. Czyli zrobimy dysk sobie będzie. O. Możemy od razu sobie dysk zainstalować. Tak. Ok. Cyk, jedna strona jest. Druga strona też zaraz będzie. Proszę. No i dysk mamy już zainstalowany. Ok. To na boczek. Teraz tak, zdejmiemy sobie panel frontowy. No. Bierzemy teraz sobie. No to ślepko mi wyleciało. Tę sadę z powrotem. Będziemy wyciągali, ale inną. Górną zaślepkę wyciągniemy sobie. Dobra. I idzie sobie ostatnia. Tutaj już nie muszę wtedy nic wrywać dodatkowo. Dobra. Cyk, to na bok. Więc zamykamy z powrotem front. Ok. Cyk. Bierze napęd. Dobra. Teraz komputer będzie transportowany, więc podobnie jak to było w przypadku chociażby składanych przeze mnie komputerów, tak i tutaj z tej strony zostanie to przykręcone tymi właśnie elementami do instalacji beznarzędziowej. Ja to sobie nawet dokręcę porządnie jeszcze śrubokrętem. Dobra, a z drugiej strony jak rozpakuję akcesoria tutaj od obudowy, gdy są śrubki, to przykręcę to jeszcze śrubkami. Zrobię to od razu, żeby potem niepotrzebnie nie zapomnieć. Więc tutaj sobie śrubeczki, cyk na dół. No. Wszystko wyszło. Okręt mój magiczny. Pamiętajcie, do napędów drobny gwint. Tak, żeby wszystko było podczas transportu bezpieczne. Dobra. Ok, to już mamy zrobione. A teraz tak, to idzie na bok, to sobie później schowamy. To niech tutaj zostanie, tak jak jest. Tylko damy tutaj to, o, to miejsce. Dobra, teraz tak, tutaj jak to wygląda sprawa. Tu mamy jedno jeszcze wolne podpięcie od kontrolera i tutaj do góry dwa. Teraz tak, ja najpierw przygotuję sobie, słuchajcie, wentylatory do góry, te właśnie dodatkowe, one tutaj będą. Gdzie ja to odłożyłem? Tu gdzieś to odłożyłem. Ok. Zejfery 120 wejdą nam na top obudowy i będą podłączone również
do kontrolera prędkości obrotowej wentylatorów. Tak wyglądają same wentylatory, tylko mi się tutaj wydobędą. Okay. Tu są oczywiście śrubki takie antywibracyjne, silikonowe podkładki, a tak wygląda sam wentylator, tak? O, logo Silent MPC. Jak widzicie, tutaj żadnych dodatkowych żłobień nie ma, cały przewód jest w oplocie i podpięcie jest trzypinowe. One będą oczywiście wyciągały nam ciepłe powietrze z wnętrza obudowy. Teraz się zastanawiam, jak to sobie tutaj to ładnie ułożyć. Tak to zrobimy. W ten sposób. I sobie przewody bez problemu pójdą. Tak, tu będzie jeden, a tutaj będzie zaraz obok niego oczywiście drugi. O, w ten sposób. Tak, tutaj są miejsca, będę mógł bez problemu te przewody przeprowadzić i nic nie będzie widoczne. Także o, tu sobie wyciągnę to na zewnątrz. No, pięknie. Zobaczcie, tak to będzie wyglądało. Od razu pokażę. Widzicie? Tutaj będą wentylatory, tak? Na razie tu jest ta filtr przeciwkurzowy. Tutaj wchodzi oczywiście filtr przeciwkurzowy, widzicie? No, teraz widzicie. Także one będą obydwa. Oj, ten jeden źle założyłem, ale to dobrze, że to zauważyłem i na chwilę. On oczywiście będzie odwrotnie zainstalowany, o, w ten sposób. Tak, tak, żeby wyciągały ciepłe powietrze z wnętrza na zewnątrz. Tutaj jest taki otwór, którym bez problemu te przewody mogę pociągnąć. One będą tutaj podłączone bezpośrednio do właśnie kontrolera prędkości obrotowych wentylatorów i będą sterowane kontrolerem, który tutaj jest właśnie na froncie obudowy. Ok, słuchajcie, żeby zainstalować te wentylatory do góry, producent dodaje tutaj takie specjalne właśnie szpilki. Natomiast spróbuję wykorzystać i tak te podkładki, które tutaj są antywibracyjne, one co prawda nam skrócą gwint, a ten gwint tutaj jest malutki. Pokażę wam, o co chodzi. Zobaczcie, widzicie, jak tu jest niewiele tego gwintu? Niech się kamera tylko mi skupi. O, widzicie, jak jest go niewiele? Także tutaj jest dosłownie na styk, na załapanie tego. Mam nadzieję, że uda mi się na tyle to zachwycić, żeby to było odpowiednio dobrze przykręcone. Najgorzej jest pierwszą załapać. O, jest. Jak to wygląda? Zobaczmy tutaj od spodu. No, wystarczy. Czyli ok. To tak mogę to poprzykręcać. Teraz sobie przykręcę po skosie. Tak. Zostają mi jeszcze dwie śrubki do przykręcenia, tylko nie widzę tyle tych podkładek. A jest, tutaj jest jedna. I mam drugą. Dobra. I będzie pierwszy wentylator założony. Także okay, pierwszy jest przykręcony. Jest drugi dokładnie analogicznie tak samo. Ten się bardzo solidnie trzyma, także nic mu nie grozi. Przeciągamy sobie przewód. Okay. Można jeszcze poprawić. Ja już sobie przygotowałem od razu antywibracyjne na same śrubki. Będziemy sobie najpierw sobie tamtą stronę może zachwycę. Okay. Dobra. Teraz sobie zrobimy może tutaj tą stronę dla odmiany. Będzie zabawnie. Dobra. I kolejne dwa. W ten sposób od razu mamy poukrywane kable. One tutaj nikomu i nigdzie nie będą przeszkadzały. A budowa ma tutaj dodatkowo wzmocniony obieg powietrza, dzięki czemu tutaj bez problemu będzie można sobie w przyszłości z takim jeszcze chłodzeniem zainstalować jakiś porządny procesor do OC. Teraz pozostaje mi jeszcze tylko podpięcie tutaj do kontrolera. Tak? Są trzy pinowe, więc tutaj bez problemu. O, zobaczcie, cyk jeden. Sobie wiecie co? To sobie wezmę, to zapięcie, to zostawimy tak jak było i to sobie tutaj teraz możemy podpiąć, ok, dobra i teraz tak,
ważna rzecz, jak podpinacie, to tutaj macie oznaczone front, top, rear. No, teraz Wam pokażę po prostu. Widzicie, one są podpisane i tak samo, żebyście dobrze podpięli, ja Wam tego nie pokazałem, ale myślę, że jesteście chyba na tyle logicznie. Widzicie? Top fan 1. Po prostu te wentylatory, które tu są, podpinamy pod te, które są odpowiednio oznaczone jako top. Tutaj też macie top fan 2, tak? Także, żebyście wiedzieli później, że jak tutaj macie top napisane, to że faktycznie to są te wentylatory na topie obudowy. No te przewody tutaj wszystko będzie, o, widzicie, schowane. Dobra, to możemy sobie od razu górę tutaj zamknąć. Tak, o, cyk, zamykamy sobie. I to mamy skończone. To teraz na bok i bierzemy się za szykowanie do instalacji płyty głównej, tak? Ja tutaj widzę, że chyba nawet wszystkie kołki dystansowe są już przykręcone. Widzicie, jak wyglądają wentylatorki zainstalowane. Tutaj mamy te trzy, będą więc wyciągały, a te dwa wtłaczały, czyli obieg jest negatywny. Mamy kołki podokręcane, tak? I dokładnie w takim układzie, jaki ma płyta główna, tak? Czyli jest 6 śrub, 2, 4, 6 na tych samych wysokościach, więc ja teraz sobie mogę od razu tą płytę przykręcić. Oczywiście wcześniej należy zainstalować tą zaślepkę tutaj na porty wejść-wyjść. Słuchajcie, teraz tak, żeby wszystko miało ręce i nogi. Jak widzicie, ja przymierzam tutaj sobie płytę główną, nie przykręcam jej, bo najpierw sobie zainstalujemy chłodzenie na procesor i ja sobie sprawdzę tutaj w tym momencie tak. Śruby oczywiście, kołki dystansowe są jak najbardziej prawidłowo, natomiast to co muszę zrobić wcześniej, to jest przesiągnąć tutaj przewód 8-pinowy. Dlaczego? Ponieważ mimo, że oczywiście ta obudowa ma system zarządzania kablowaniem, ma przepust do przewodu 8-pinowego, to jak zobaczycie, o, tak będzie płyta zamontowana, to tutaj tego miejsca praktycznie nie widać i będzie mi bardzo ciężko przeciągnąć przewód 8-pinowy właśnie tutaj z tyłu obudowy, jeżeli bym przykręcił płytę główną, tym bardziej jeżeli będzie już założone chłodzenie. Dlatego najpierw wezmę i zainstaluję sobie zasilacz. Zasilacz, jak już wspominałem, to jednostka semimodularna, czyli nie wszystkie przewody będą musiały tutaj zostać wykorzystane. Śruby instalacyjne oraz opaski sobie tutaj z boku zostawię, żebym mógł tutaj sobie całość wykorzystać. Te przewody, które są odpinane na bok. No i sam zasilacz na zewnątrz. Ok, tutaj jeszcze mamy przewód zasilający, tego też wyjmę z opakowania. To mogę sobie wziąć na boczek. Całość jest oczywiście w folii jeszcze zabezpieczona, to widzieliście zresztą z rozpakowania tego zasilacza. Jeszcze taśma jest, dobra. Będziemy sobie mogli zainstalować zasilacz. Tak wygląda sam zasilacz, ja tylko tutaj obrócę. Zobaczcie, widzicie wentylator, który nam chłodzi całość, system i plak, który pozwoli tutaj na podpięcie zasilające, jeżeli chodzi o specyfikację napięciową tego zasilacza, to jest pojedyncza linia 12V, 43A, w sumie aż 516W dopuszczalnego obciążenia, także bez problemu tutaj można się pokusić, jak jest SLI Crossfire, certyfikat 80+, brązowy, 6 zabezpieczeń, plus oczywiście aktywny filtr PFC. Zasilacz będzie instalowany na dole obudowy i oczywiście również filtrem, inaczej wentylatorem w stronę dołu obudowy, tak? Tutaj sobie go ładnie zainstaluję. Ok, siedzi. Teraz te śrubki, gdzie odłożyłem skleroza po prostu. Tutaj mamy śrubki od zasilacza, sobie od razu go przykręcę. Zasilacz jest przykręcony. Więc teraz to co zrobię, to od razu sobie tego rzepa tutaj odepniemy. I lecimy z przewodami. Te, które są na stałe, to jest 24-pinówka i właśnie 8-pinówka. Więc to bierzemy sobie z tyłu, przyciągamy przez ten otwór tutaj największy, który jest. Mi się tak zakręciło. Dobra. I dajemy go tutaj z tyłu. Na razie go nie przypinam. Tym się zajmę zdecydowanie później. O, dzisiaj teraz będę mógł przykręcić sobie tutaj płytę główną bez problemu i tego przewodu mi tutaj starczy jeszcze aż nad to. I to samo 24 pin. Tego daję po prostu na razie z tyłu. Całkowicie z tyłu. A później go tutaj sobie przerzucimy tędy najprawdopodobniej.
zobaczę jeszcze, jak będzie dokładnie pasowało pod wejście, żeby tutaj była podłączona płyta główna. Te przewody, które muszę jeszcze podpiąć, karta graficzna nie posiada osobnego podpięcia zasilania, czyli oś 6-pinówka czy 6 plus 2 pin nie będzie mi potrzebny, natomiast będzie mi potrzebny przewód, tak, słuchajcie, ten przede wszystkim, z Molexami. Przede wszystkim na Molex podpinany jest, gdzie ja tutaj dałem, napęd optyczny. Gdzieś go sprzedałem. A no, przecież jest zainstalowany, ja szukam. Na Molex jest podpinany napęd optyczny i również na Molex podpinany jest kontroler obrotowy wentylatora, czyli ten będzie przewód potrzebny. Tak samo potrzebnym przewodem będzie przewód ze złączami SATA, którym podepniemy z kolei dysk. Te dwa zostają. Nie będzie również potrzebny drugi przewód, na którym również mamy złącza SATA i te 6-pinówki nam potrzebne nie będą. To pozwoli raz na większe tutaj zostawienie większej przestrzeni i łatwiejsze po prostu uporządkowanie okablowania, bo po prostu tych przewodów będzie mniej, a te przewody zostaną oczywiście wysłane tutaj do właściciela. To można sobie od razu popodpinać i od razu można sobie to poprzeciągać tutaj z tyłu. Te, jak widzicie, ja nie podpinam pod zasilacz i przeciągam, bo o wiele łatwiej jest mi po prostu to przeciągnąć z drugiej strony, tak? I podpinam to do gniazd tych, które mam tam najbliżej, żeby tutaj było dużo przestrzeni. Tutaj macie ten system Bitla, który dzięki temu, że jest jedna przede wszystkim linia 12V, pozwoli Wam na bezproblemowe podpięcie do obojętnie którego wejścia chcecie tych przewodów. I one sobie tutaj na razie będą leżały. Tak to zostawiamy i bierzemy się za zainstalowanie chłodzenia na płycie głównej. Ok, słuchajcie, płyta główna, jak i chłodzenie już są przygotowane do instalacji, także ja biorę obudowę. Teraz tak, jak widzicie, chłodzenie nie jest założone tutaj na procesor, ponieważ najpierw sobie, z uwagi na położenie, już Wam pokażę, gniazda 4-pinowego, widzicie? Tutaj miałbym problem, tak? Byłoby za wąsko, żeby podłączyć wtyczkę. Najpierw więc przykręcę, słuchajcie, obudowę, płytę główną do obudowy, a dopiero potem będę bawił się, jak podłączę wejście 4-pinowe, dalej chłodzenie.
Okej, słuchajcie, panel jest podpięty, więc ja się teraz zbiorę i podpinam taśmę od napędu. Ja to sobie muszę znowu odłączyć ten nieszczęsny port wejść. Okej, dobra. Teraz cyk i od razu wezmę sobie przewód tutaj od dysku. Tak, teraz tak jak są kontrolery. 0,1, tak? Czyli muszę do tego górnego go podpiąć. Dobra. I to też puszczamy sobie tutaj dołem. Sobie to zaraz przeciągnę. Natomiast ten puścimy tędy chyba. Tak go zrobię. Taśmę, że mi starczy. Zobaczę, zaraz to sobie poukładam i Wam pokażę, jak to ułożyłem. Ok, słuchajcie, witam Was po małej przerwie. Małej przerwie w zasadzie dla mnie. I wracamy do tematu. Pokażę Wam, jak rozwiązałem tutaj system aranżacji okablowania. Niestety ja jestem na kablu, a w zasadzie kamera jest na kablu, więc trochę mam tutaj ograniczone pole manewru. Moi drodzy, zobaczcie, taśma IDE została przeciągnięta tutaj dołem. Następnie wychodzi sobie z boku obudowy i idzie tutaj do nagrywarki. Także wygląda to, zobaczcie, bardzo sensownie. Naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Tym bardziej, że taśma akurat w taki sposób idzie, że przepływ powietrza z tego wentylatora będzie zakłócony tylko w niewielkim stopniu tutaj w zasadzie. A i tak ten prześwit zostaje naprawdę duży. I dzięki temu też tutaj całość wygląda naprawdę ekstra. Także myślę, że użytkownik się ucieszy. Zobaczmy od razu, jak wygląda sprawa z tyłu. Aha, właśnie, miałem o tym wspomnieć. Żeby natomiast starczyło tego przewodu, bo ta taśma za długa nie jest, by musiałem wciągnąć wtedy w środku, nagrywarkę, napęd przeniosłem na tą środkową zatokę, czyli troszeczkę niżej. Ok, ja teraz tak, gdzie jest statyw? Odłożę sobie kamerę na statyw, ale Was utrzęsę, tak? Was wytrzęsę, że głowa boli. I zobaczycie, jak wygląda to z tyłu. Moi drodzy, dobrze jest. Jest naprawdę dobrze. Jestem zadowolony. Zobaczcie, jak całość wygląda. Przewód ośmiopinowy. Tutaj elegancko z boku, bardzo mało widoczny. Tutaj jedynie go przykręciłem, żeby tu nic nie odstawało w tym wytłoczeniu. Słuchajcie, użyłem tylko dwie opaski, także nawet jeszcze jedna opaska została. Jedną tu na dole przymocowałem, żeby tutaj nic nam nie wadziło przy zakładaniu panelu. Panelu czy panela? Panelu bocznego. Tutaj co sobie jest, po prostu tak swobodnie wisi, tak? To jest na tyle, że tak powiem, tutaj sztywne, że z tym się nic nie dzieje. Tu jest druga opaska, tak, która nam całość trzyma. Tutaj jest podpięty kontroler prędkości obrotowej wentylatorów. Tutaj jest przewód od nagrywarki. Teraz słuchajcie, całość sobie bierzemy na bok i od razu tutaj już w zasadzie nic nie będziemy robili, przynajmniej nie mam nic w planach. Widać. I pokażę Wam, jak zamykamy panel. I czy pójdzie to bez problemu. Tak? Zmierzymy. Ok. Wszystko jest w porządku. No jak widzicie, bez jakichś tam wielkich dopychań cały panel nam się bez problemu zamknął. A no, widzę, że sami widzicie, że nic nie odstaje. Nie będę biegał z tą kamerą, już tak dosyć Was wytrzęsłem. Więc tą stronę możemy sobie od razu zamknąć. Jak widzicie, mimo tego, że tutaj blacha jest matowa, to te odciski palców są widoczne. Dlatego, podobnie jak oczywiście w przypadku komputerów, dla klientów, które składam, przed wysyłką całość zostanie tak wyczyszczona, dopieszczona, żeby po prostu na tym nie było ani jednego śladu. Ale tym się zajmę później troszeczkę. Bo teraz wracamy sobie do naszego komputera, czyli do tego, co Was bardziej interesuje. I co nam tutaj zostało do zrobienia? No przede wszystkim podłączenie kart rozszerzeń, tak? Czyli karty graficznej oraz oczywiście karty dźwiękowej. Zacznę od karty dźwiękowej. Niech stracę. Będzie dźwiękówka na początek. Co tam widzicie? Dobra, sobie obrócę ekran, więc trochę znowu zatrzęsie. Opakowanie. Jakbym się trochę inaczej zachowywał jak wcześniej, to się nie dziwcie, bo wypiłem kawę. Kawa tak na mnie działa. Ok, podłączamy sobie więc dźwiękówkę. Z tego co pamiętam, ona była w tym najniższym slocie. Tutaj sobie coś przykręcimy. Dobra. Jest. Jest. Ok. System instalacji beznarzędziowej nie wymaga użycia narzędzi. Prawda objawiona. Dobra.
już to zaczyna dostawać takiego, abym powiedział, charakterku. Więc teraz bierzemy sobie co? Tą kartę graficzną. Ok. Teraz tak. Przewód od HD Audio pójdzie sobie tutaj, tędy. No, możemy sobie kartę naszą wpiąć do slotu. Ok, karta jest wpięta do slotu. Zobaczcie, że dzięki temu, że teraz ten przewód został tutaj troszeczkę zakryty, bym powiedział, całość wygląda jeszcze lepiej. Wtedy wyglądała bardzo dobrze, teraz wygląda jeszcze lepiej. Jestem ciekawy, na ile Wam zasłaniam, na ile nie, ale widzę, że chyba nie jest tragicznie. Widzicie tylko moje paluchy przede wszystkim i trochę mnie. O. O, oczko Wam puściłem. Dobra. Przykręcamy. Cyk. Karta jest. Wszystko się trzyma. I teraz tak. Tu pozostaje jeszcze jedna kwestia, moi drodzy. Się zastanawiam. Nie. Tak, to zostawiamy jak teraz jest. Tutaj pomyślałem o tym dysku. Na przykład nie wyciągnąć tych sanek, ale sanki zostawimy. Niech sobie są. One tutaj aż tak duże nie będą przeszkadzały. Ja u siebie mam te sanki powyjmowane, ale też dodatkowo tutaj zapobiegają, że tak powiem, jakimś dodatkowym turbulencjom. Moi drodzy, kurczę, skończone. Tak? Dokładnie, skończone. Nic mi więcej nie zostało. No więc co? Ja teraz tutaj sobie ogarnę i przygotujemy małą prezentację, jak to wyglądało wcześniej, jak wygląda to teraz. No i to by było na tyle z tej modernizacji, moim zdaniem bardzo udanej. Co ja mogę więcej powiedzieć? No Sebastianie, odpicowaliśmy Ci komputer, a właściwie Twojemu tacie. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję również wszystkim za udział w konkursie i zapraszam wkrótce na następne filmy.